Cześć, z tej strony Mateusz. Dziś dość ważny materiał. Mógłbym wręcz powiedzieć, że trochę taki ponadczasowy, ze względu na to, że z jednej strony chciałbym Wam doradzić, a z drugiej strony podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, czy warto wybrać Maca, czy to MacBooka Pro, Maca Mini, czy iMaca pod kątem montowania filmów, czy obróbki grafiki. Mam jakieś doświadczenie, mógłbym wręcz powiedzieć kilkuletnie, bliżej oczywiście związane z montowaniem filmów, natomiast myślę, że to nie przeszkadza temu, aby też po prostu powiedzieć odnośnie użytkowania pod kątem obróbki grafiki, ze względu na to, że no mówmy się, jeśli Wam wystarczy komputer do montowania filmów, no to raczej tym bardziej wystarczy Wam do obróbki grafiki. I od razu może też dodam, że w opisie tego filmu dałem linki do wszystkich komputerów, o których dzisiaj będę mówił, w związku z tym jeśli będziecie planować zakup, to możecie z nich skorzystać, a o tyle jest to dobre, że to są sprawdzone sklepy, ale są już to resellerzy, w związku z tym oni nie muszą trzymać sztywnych cen, tak jak Apple niestety, i mogą po prostu robić fajne promocje, także nawet na te bardziej wypasione sprzęty, więc warto po prostu tam zajrzeć, aby po prostu załapać się też na jakiś rabat. To, od czego w zasadzie chcę zacząć, to to, żeby powiedzieć, że specyfikacja samego komputera w przypadku Maców nie jest najważniejsza, nie jest tak ważna, mogę powiedzieć, jak w przypadku komputerów opartych o system Windows. Ze względu na to, że niezależnie czy weźmiecie na przykład typowo aplowską aplikację Final Cut do montażu filmów, czy jakiś program z pakietu od Adobe, te programy, te aplikacje są naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowane pod system macOS, w związku z tym ta wydajność jest lepsza i nie trzeba aż tak mocno rozbudowywać komputera, aby cieszyć się naprawdę niezłymi osiągami. W związku z tym ja raczej nie jestem zwolennikiem teorii, aby powiedzieć, no kup Maca Pro za 20 tysięcy i on ci na pewno starczy. No pewnie, że starczy, tylko zawsze się warto zastanowić, czy to nie jest mimo wszystko przerost formy nad treścią, no bo nie jest tak, że jak nawet ma ktoś te pieniądze, to musi je po prostu roztrwonić na komputer, z którego tak naprawdę będzie wykorzystywał 50% potencjału, 50% po prostu jego możliwości. No to jest generalnie bez sensu. Także tak jak Wam mówię, większość programów, które są dostępne na Maca z tych do obróbki zdjęć czy do obróbki filmów są naprawdę dobrze zoptymalizowane i tym raczej nie musicie sobie zaprzątać głowy. Natomiast warto może pod kątem użytkowania tych programów pomyśleć o tym, jak można rozbudowywać ich funkcjonalność. Chodzi mi po prostu o to, że na przykład w przypadku Final Cut'a jakieś dodatkowe pluginy, jakieś dodatkowe wtyczki, jakieś template'y, no jednak są trochę ograniczone, chociaż firma z Polski, Motion VVX, firma, która jest w ogóle znana na cały świat, dostarcza naprawdę bardzo fajne takie rozszerzenia. Sam z nich korzystam, naprawdę zapraszam Was na nich stronę. Nie jest to sponsorowane przez nich, ale po prostu używam ich pluginów od dobrych kilku lat i szczerze muszę Wam po prostu je polecić. Jeśli chcecie sobie robić różne takie triki, bajery, efekty, naprawdę warto z nich korzystać. Ale to jest oczywiście taka dodatkowa sprawa, chciałem to po prostu na marginesie zaznaczyć. Niemniej ważniejszą rzeczą, zdecydowanie ważniejszą jest to, jakiego tego Maca powinniście wybrać. I tutaj pierwszym takim krokiem przy wyborze naprawdę dobrego sprzętu dla Was jest odpowiedzenie sobie na pytanie, gdzie będziemy z nim pracować. Jeśli to będzie biuro, dom, będzie to po prostu komputer stacjonarny, to zdecydowanie bym poszedł po prostu w iMaki, ze względu na to, że w mojej opinii, zresztą sam to praktykuję, bo używam iMaca 5K, są to komputery o lepszej wydajności i przy mniejszej cenie proporcjonalnie. Natomiast jeśli oczywiście musicie pracować w terenie, albo często się przemieszczacie, albo jeździcie gdzieś do klientów, chociaż to w tych zawodach raczej się nie zdarza z tego co wiem, no to generalnie będziecie potrzebować MacBooka Pro, aby po prostu łatwo sobie z nim przechodzić. Chociaż od razu Wam tutaj też zaznaczę, że przy tej kwestii nie biorę pod uwagę drugiego monitora, który przy obróbce filmów jest raczej potrzebny jako ten drugi monitor, na którym na przykład sobie będziecie wyświetlać timeline. No a w przypadku grafiki jest potrzebny o tyle, że na przykład przy kolorowaniu jakichś obrazków, no jednak jest potrzebny lepszy ekran, aniżeli to, co macie nawet w takim dobrym MacBooku. Także to jest jakaś drugorzędna kwestia, którą też warto mieć z tyłu głowy, ale ja w tym materiale chcę się tylko skupić na po prostu komputerze. Więc jak już sobie odpowiecie na to pytanie, którą stroną iść, czy w stacjonarne komputery typu iMac, czy w mobilne typu MacBooki, warto się zastanowić, jak duże, jak bardzo złożone, jak profesjonalne projekty będziecie realizować, aby po prostu dobrać odpowiednią konfigurację. Wiadomo, że te parametry są o tyle ważne, że przy na przykład obróbce zdjęć przyda Wam się mocny procesor, dużo RAMu, sam Final Cut zabiera gdzieś 4-6 GB, w związku z tym pójście w 8 GB przy profesjonalnej obróbce wideo, moim zdaniem to jest za mało. Ja na swoim iMacu mam 40 GB, natomiast to już jest gruba przesada moim zdaniem, bo 16 wydaje mi się jest takie optymalne, no chyba, że ktoś chce myśleć przyszłościowo, no to też 32 GB mogą mu się kiedyś w przyszłości przydać, ale co jest ważne, w przypadku modeli iMaca 5K 27-calowego sami możecie wymienić ten RAM, a raczej go dołożyć, ja tak zrobiłem ze względu na to, że dołożenie w przypadku Apple 32 GB
a tak naprawdę dołożenie 24 do tych 8, które już są tam wbudowane, kosztuje 3000. Za 3000 to ja nie wiem, ile tego RAMu mógłbym kupić, ale generalnie z tego, co pamiętam, kupiłem chyba za 1200 zł 32 GB 2 czy 3 lata temu. Natomiast oczywiście dla jednych i dla drugich zawodów kluczową rzeczą jest również dysk. Nie wyobrażam sobie pracy na 128 GB przy złożonych projektach, no to kompletnie odpada. 256 GB to jest takie minimum z minimum, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach, a fajnie jednak byłoby mieć te 512 GB, ze względu na to, że przy MacBooku Pro później jest słabo już nosić taki dysk, aczkolwiek nie mówię, że nie, bo wiele osób to praktykuje, to jest po prostu trochę mniejszy komfort, bo trzeba o nim zawsze pamiętać, ale przy iMacu ja akurat nie mam z tym problemu, żeby mieć w ogóle podpiątego rajda pod iMac'a, czyli taką w ogóle skrzynkę z dwoma innymi dyskami. Jest jeszcze w sumie trzeci dysk podpięty na Thunderbolcie. W związku z tym przy iMac'u to jeszcze można jakoś przymknąć oko, że sobie weźmiecie mniejszy startowy dysk. Ale mimo wszystko te dyski już wszystkie powinny być w SSD. No i tak samo ten ostatni parametr, czyli karta graficzna. Tutaj w zasadzie jak w przypadku procesora, im wyższy model, im bardziej wydajna, tym będzie lepiej przy realizowaniu większych projektów. Znowu, jeśli planujecie naprawdę profesjonalnie podchodzić do wykonywania tych wszystkich czynności, to nie szedłbym tutaj po najniższej linii oporu, tylko doinwestował. Odnosząc się na przykład do procesora, to jednak poszedłbym w rozbudowanie go do i7 albo do i9, w zależności od tego, czy to będzie iMac czy MacBook Pro, chociaż MacBook Pro oczywiście też może być z procesorem Intel i9 w przypadku tych 16-calowych wersji, natomiast generalnie nie szedłbym raczej w te najtańsze, bo po prostu tej mocy wam w pewnym momencie zabraknie. Także takie wprowadzenie obszerne mamy już za sobą. Myślę, że było potrzebne, aby mieć po prostu fundamenty pod tą drugą część, w której będę chciał się skupić, jakie tak naprawdę konkretne sprzęty rekomenduję wam do zakupu, ale miejcie po prostu z tyłu głowy to, co cały czas po prostu mówiłem. To znaczy, jeśli uznacie na etapie tego, co ja wam tutaj pokazuję, że jednak do waszej pracy, do bardziej skomplikowanych projektów, do bardziej złożonych wideo przydadzą się lepsze parametry, to oczywiście weźcie komputer z lepszymi parametrami, ze względu na to, że później większość rzeczy jest niemożliwa do rozbudowy. Oczywiście dysk możecie sobie zewnętrzny podpiąć, RAM też w przypadku iMac'a dołożycie, natomiast nie wymienicie sobie na przykład procesora na lepszy, albo nie wmontujecie lepszej karty graficznej, więc miejcie to po prostu z tyłu głowy. Tak jak wam mówiłem, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem ogromnym fanem iMac'ów, ze względu na to, że nawet w tej podstawowej wersji iMac'a 27-calowego 5K, tam już są naprawdę dobre parametry, które można za stosunkowo niewielkie pieniądze rozbudować. Mówię niewielkie, bo one i tak będą sięgały tam kilku tysięcy, natomiast generalnie nie trzeba będzie wydać 20-30 tysięcy od razu na iMac'a Pro, żeby móc powiedzieć, że da się montować jakieś przyzwoite wideo. Absolutnie nie. Ja sam montuję filmy na sprzęcie za około 12 tysięcy i mi to w zupełności wystarcza, więc w przypadku iMac'ów wybrałbym sobie na przykład iMac'a 5K 27-calowego, który ma tą przewagę, że można na przykład samemu wsadzić RAM i zaoszczędzić sporo pieniędzy później na tym. Z drugiej strony można go też rozbudować o nowe parametry, o nowy po prostu procesor, chociaż od razu wam zaznaczę, że być może jak wy oglądacie ten film, Apple już wypuściło te iMac'i z procesorami Intela 10 generacji. Jak widzicie, akurat ja tutaj nagrywam w momencie, w której jest dopiero 9 generacja, ale myślę, że to długo nie potrwa. Jest oczywiście jeszcze wersja iMac'a 4K 21 cali, ale ja jej nie polecam z tego tytułu, że ona paradoksalnie, pomimo tego, że jest tańsza na papierze, może okazać się nawet droższa od tej wersji 5K, bo po prostu będziecie musieli wszystko rozbudować, bo tam generalnie te parametry są średnie do montażu bardziej profesjonalnego czy do obróbki wideo. One raczej mogą być spokojnie jeszcze rozbudowywane, no a z drugiej strony na przykład RAMu już sami tam nie dołożycie, w związku z tym za niego trzeba będzie tam na starcie więcej zapłacić, więc generalnie skupiałbym się na tych iMacach 5K i je ewentualnie właśnie rozbudowywał i wtedy wam wyjdzie maksymalnie gdzieś konfiguracja za 15 tysięcy. Myślę, że jako komputer na następne 4-5 lat, gdzie on spokojnie będzie naprawdę doskonałej wydajności, on w większości z was starczy. I wcale też nie trzeba kupować tutaj po prostu iMaca Pro za 20, 30, 40 tysięcy, aby móc powiedzieć, że no przy jakimś tam bardziej skomplikowanym wideo tylko on wystarcza. A jeśli chodzi o inne komputery stacjonarne z oferty Apple, no to jest jeszcze Mac Mini, ale powiem wam szczerze, ja mam z nim lekki problem, bo on do takiej pracy typowo szkolno-biurowej jest naprawdę bardzo fajną opcją, w szczególności jeśli macie właśnie sami monitor, myszkę, klawiaturę i nie musicie po prostu tego brać z zestawem jakby już z iMac'a. Natomiast generalnie do bardziej profesjonalnych zadań, gdzie te parametry muszą być wyższe, no będziecie po prostu musieli sporo go rozbudować, w związku z tym ta cena bardzo wzrośnie, a dodatkowo będziecie musieli jeszcze kupić ekran i jeszcze klawiaturę, myszkę i tak dalej. W związku z tym, w mojej opinii, ten komputer aż po prostu nie jest tak opłacalny jak na przykład taki iMac. A jeśli chodzi o ofertę mobilną, bo może się nie zdecydujecie jednak na komputer
komputery stacjonarne, no to są oczywiście MacBooki Pro. Raczej bym nie szedł w MacBooki Air ze względu na to, że no sama nazwa wskazuje, że ta linia jest dedykowana właśnie profesjonalistom. Oczywiście te podstawowe trzynastki do bardziej profesjonalnych zadań, na przykład w Final Cutie, raczej będą średnio wytrzymywały, chociaż nie mówię, że nie, bo to w zasadzie właśnie też zależy od złożoności tego projektu, ale naprawdę jeśli podchodzicie profesjonalnie już do na przykład montażu filmów, to poszedłbym te bardziej rozbudowane trzynastki, które startują gdzieś za 7-8 tysięcy, ale od razu wam tutaj też zaznaczę, że jak będziecie sobie rozbudowywać każdy z tych komputerów o lepszy procesor, więcej RAMu, więcej dysku i lepszą kartę graficzną, to może się okazać, bardzo szybko się może okazać, że zaraz wasza cena wynosi 12-13 tysięcy, a za tą samą cenę kupicie już naprawdę dość mocną szesnastkę, MacBooka Pro 16-calowego, no i wtedy zakup takiego MacBooka Pro 13, no mija się po prostu z celem. Lepiej jednak kupić ten większy sprzęt, chociaż oczywiście może trochę oberwać to na mobilności, on jest trochę cięższy. Także generalnie, jeśli chodzi o te moje propozycje, no to przede wszystkim iMac 5K, można go śmiało rozbudowywać i to nie będą aż takie monstrualne pieniądze jak w przypadku iMaca Pro. Z drugiej strony MacBook Pro 13-calowy, ale generalnie wtedy ja bym go też mocno nie rozbudowywał, bo po prostu jak polecicie za wysoko, no to zaraz dotrzecie do szesnastki, no i tą szesnastkę już szybciej bym wtedy po prostu rekomendował, ewentualnie ją rozbudować gdzieś za 14-15 tysięcy będziecie mieć naprawdę już bestię, jeśli chodzi o takiego laptopa. Ja bym chętnie wam więcej doradził, powiedział pod kątem tego, jakie zlecenia realizujecie, jakie, nie wiem, parametry stricte już potrzebujecie, ale ciężko mi po prostu mówić do was wszystkich, skoro nie wiem, czy wy realizujecie jakieś małe filmy w Full HD na YouTube, czy realizujecie jakieś filmy na wesele, czy realizujecie jakieś wielkie produkcje, na przykład do telewizji, na których będziecie po prostu musieli montować reklamy i tak dalej. To wszystko naprawdę zależy od tego, co finalnie chcecie stworzyć i w jakich warunkach też chcecie pracować, no bo generalnie ja osobiście montuję filmy w biurze, w domu, w związku z tym, no nie potrzebuję mieć MacBooka Pro, w którym usiądę po prostu w parku i będę na nim montował. Nigdy tak nie robiłem, w związku z tym nie muszę mieć też na co dzień MacBooka Pro 16-calowego do takich zadań. Jak widzicie, to jest dość złożona sprawa przy takich profesjonalnych zajęciach, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, najłatwiej by można powiedzieć, no jak masz tyle pieniędzy, to kup po prostu tego MacBooka Pro 16-calowego w najlepszej konfiguracji, albo w ogóle od razu weź iMaca Pro za 30 tysięcy i on na pewno starczy, żeby zmontować film z wesela, ale nie jest to mimo wszystko droga, którą ja podążam, którą wyznaczam po prostu, aby z niej korzystać, ze względu na to, że to jest przerost formy nad treścią, mówiąc krótko. Maki są naprawdę bardzo fajnymi komputerami, czy to do grafiki, czy do filmów. Można je bardzo fajnie rozbudowywać też, jeśli chodzi o same software, same aplikacje, czy te pluginy, na przykład Motion VVX. Naprawdę mega rekomenduję, zwłaszcza, że to jest polska firma. Pod Żywcem się mieści, z tego co wiem, więc naprawdę mega fajną robotę robią. Ale to oczywiście jest później już ten dodatek, żeby korzystać sobie z takich rzeczy. Najważniejsza jest ta podstawa, czyli branie tego komputera, aby cieszyć nim się po prostu przez następne, nie wiem, 4-5 lat. No i nie można po prostu na początku tego schrzanić, aby wybrać sobie za słabą konfigurację. Tak jak wam mówiłem, linki do sklepów, w których te komputery są, przynajmniej w niektórych konfiguracjach, w lepszych cenach powinny też być, są w opisie tego filmu, tam was zapraszam. No i jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć, jeśli oczywiście te pytania mnie nie przerosną. A ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!